Cześć, witajcie moi drodzy. Nadeszła pora, abym opowiedział wam szerzej o moich wrażeniach z użytkowania najnowszego gamingowego smartfonu marki Nubia, czyli Red Magic 8 Pro. Tym, którzy nie oglądali moich pierwszych wrażeń z użytkowania tego smartfona w dniu jego globalnej premiery, podpowiem, że smartfon zrobił na mnie naprawdę mega fajne wrażenie i jego testowanie dostarczyło mi naprawdę mnóstwa radości, aczkolwiek oczywiście do paru rzeczy niezmiennie zresztą muszę się przyczepić. Ale jednocześnie muszę stwierdzić, że Nubia robi naprawdę fajne postępy i ten ich najnowszy model ma bardzo duży faktor wow i do tego jest całkiem nieźle zrobiony, ale po kolei. Najpierw oczywiście o budowie i wyglądzie tego urządzenia słów kilka. W tym roku Nubia totalnie zmieniła styl swego gamingowego smartfona. Red Magiki poprzednich generacji były bardzo do siebie podobne. Miały łódeczkowato wyprofilowane plecy, były mocno okrągłe. Tu mam już diametralną zmianę. Plecki są płaskie. Jak widzicie, sporo się na nich dzieje, ale to dobrze. No i niezmiennie wyświetlacz również pozostaje płaski, ale to już było cechą charakterystyczną Nubii i w sumie jest to bardzo istotne w gamingowych smartfonach, bo jednak chodzi o komfort użytkownika. Nim przejdziemy na front, który jest również bardzo ciekawy, popatrzmy na tył. Ja mam wersję mocniejszą, ona nazywa się Void i cechuje się przezroczystymi pleckami, a także bogatszym zestawem pamięci. 16 plus 512 giga. Jeżeli komuś ten model z przezroczystymi pleckami widocznym i podświetlanym wiatraczkiem, bajerkami, napisami wydaje się zbyt ostentacyjny, zbyt odpustowy, może wybrać wersję z matowym tyłem. On jest bardziej skromny, jest, można powiedzieć, nawet nieco elegantszy. Plecki raczej nie będą się brudzić, bo są matowe, ale niestety wtedy musicie pogodzić się z mniejszymi pamięciami. Dostaniecie 12 plus 256 giga. Pamiętajcie, że pamięci nie powiększycie. Dlatego myślę, że nawet jeżeli nie przepadacie za tego rodzaju ozdobami, to jednak chyba ta przezroczysta wersja będzie ciekawsza właśnie ze względu na mocniejsze pamięci. A jak ten tył wam jakoś strasznie przeszkadza, to możecie odrobinę go zamaskować takim bardzo porządnym, twardym, plastikowym pokrowcem, który dostaniecie w zestawie. Machnijcie sobie go sprayem na czarno i po temacie. Akurat mi się ten smartfon podoba, bo wyróżnia się, jest oryginalny, rzuca się w oczy, a do tego ma praktyczny szczegół w postaci świecidełek. One oczywiście są nie tylko ozdobą. One pełnią rolę diody powiadomień. Mogą migać na różne kolory, sygnalizując nam o różnych rzeczach. Z przodu diody powiadomień nie ma, no ale mamy Always on Display, bo ekran jest, moi drodzy, oczywiście AMOLEDowy. Ale patrzcie, kochani, jaki. No ten ekran po prostu zrobił mi takie wow, taki opatrzczenie mi zafundował, że do tej pory jeszcze nie ochłonąłem. Spójrzcie na rameczkę. Ramka, moi drodzy, nie jest idealnie symetryczna. Jak się dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że ta na dole jest odrobinkę szersza niż ta po bokach czy na górze, ale żeby to dostrzec, to musicie się wpatrywać. Na pierwszy rzut oka, kochani, ramka jest symetryczna i tyle. Widzieliście ostatnio w jakimkolwiek smartfonie tak fajne rameczki wokół ekranu? Bo ja nie. Zresztą do wyświetlacza wrócę jeszcze za chwilę. Zerknijmy jeszcze szybciutko na boki. Na prawym boku dzieje się całkiem sporo, bo mamy dwa dodatkowe przyciski dotykowe, niestety, dla graczy. Ja wiem, że nie każdy to polubi, ale lepiej mieć dotykowe niż żadne. Mamy tutaj suwaczek włączający tryb gry. Mamy klawisz włącznika i otwory układu chłodzenia, bo powtarzam, tu jest wymuszone chłodzenie za pomocą wysokoobrotowego wiatraczka. Wiatraczek kręci się z prędkością 20 tysięcy obrotów, ale do towarzystwa ma jeszcze komorę parową, warstwy grafenu, bardzo, bardzo mocno rozbudowany układ chłodzenia wielowarstwowy. Tutaj się Nubia nad tym jak zwykle napracowała. Czy się udało, to powiem za chwilkę. Lewy bok zajmują przyciski głośności i kolejne otworki chłodzenia. Na górze otwór głośnika i uwaga, jest mini jack, to bardzo istotny element dla graczy. Na dole otwory drugiego z głośników USB-C i szufladka na dwie karty nano SIM. Boki są, jak widzicie, płaskie, przez co ten telefon całkiem fajnie leży w ręku, ale przy tym rozmiarze urządzenia, no to cóż, nie każdemu będzie to odpowiadać, bo jak ktoś ma drobniejsze dłonie, to trzymanie tego telefonu jakieś hiperwygodne nie będzie. Z mojej strony, jeżeli chodzi o ergonomię, narzekam na położenie przycisków głośności. Moim zdaniem są odrobinkę za nisko, bo jak widzicie, są tuż pod moim paluchem, czyli ja muszę ten palec mocno zginąć, żeby zmienić głośność. Oczywiście wiem, że to położenie jest wymuszone tym rozbudowanym układem chłodzenia,
urządzenia. No niemniej nie jest wygodnie w tym telefonie zmieniać głośność. Z odblokowywaniem jest już trochę wygodniej. Tu już to położenie tego przycisku jest w porządku. Całkiem w porządku jest również umiejscowiony podekranowy czytnik linii papilarnych. On jest jak na podekranowy bardzo, bardzo naprawdę dobry. Działa szybko, działa bezbłędnie. No i wracamy teraz do oceny wyświetlacza. Zauważyliście coś ciekawego jeszcze? No tak. Nie zauważyliście, bo nie mieliście czego zauważyć. Nie zauważyliście z całą pewnością aparatu do selfie. Dlaczego? No bo on jest schowany pod ekranem, to już jest kolejna generacja tego aparatu. Czy robi lepsze zdjęcia? Powiem wam za momencik, a na razie skupmy się na samym ekranie. Ekran, jak już wcześniej wam powiedziałem, jest płaski, ma bardzo wąską ramkę i ma przekątną 68 cala, do tego rozdzielczość Full HD i częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz. Dlaczego tylko, powiecie, 120? Prawdopodobnie wymusiło to zastosowanie tego aparatu podekranowego, bowiem wcześniejsze lubię miało już nawet 165 Hz, ale aparat poza ekranem na rameczce. Także myślę, że tutaj zadziałała zasada coś za coś, a trzeba przyznać, że jest to efektowne. A z drugiej strony niewiele gier korzystało z tego wysokiego 165-hercowego odświeżenia, więc jak dla mnie jest to zmiana chyba na lepsze. Producent deklaruje, że ekran ten ma maksymalną jasność do 1300 nitów, czyli całkiem sporą. No a że jest to AMOLED, no po prostu mamy bardzo fajne kolory, bardzo intensywne kolory i rzeczywiście z tego ekranu mega wygodnie, mega komfortowo korzysta się w nasłonecznionych, jasnych miejscach. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o komfort korzystania z tego ekranu w nocy, to również jest świetne. Naprawdę Nubia postarała się, żeby dać tu jak najlepszy wyświetlacz chyba mogła. Co prawda producent nie chwali się żadnym oficjalnymi certyfikatami HDR, ale moim zdaniem ten ekran daje radę i coś tam a la HDR chyba jednak oferuje, a na pewno oferuje opcję dostosowywania balansu kolorów do naszych podobań. Dodatkowo możemy też przełączać się w paletę sRGB albo w DCI-P3. Zabrakło natomiast automatycznej regulacji odświeżania ekranu. Musimy się samemu zdecydować. Albo 60, albo 90, albo 120 Hz. Parze z dobrym obrazem idzie też bardzo fajny dźwięk. Wspominałem już, że mamy tu głośniki stereo i są to symetryczne głośniki stereo, czyli jeden tutaj, drugi tutaj. Nie żaden brzęczyk w słuchawce, tylko tu jest porządny, osobny głośnik do odtwarzania chociażby ścieżki dźwiękowej z gier. Co zabawne, głośniki są umieszczone na krzyż. Jeden jest tu, drugi jest tu. Nie wiem, dlaczego tak zrobiono, ale widocznie gdzieś indziej nie mieli miejsca. Może się zatem zdarzyć, że trzymając telefon tak, jak zwykle trzymamy podczas grania, dłonią zakryjemy wylot któregoś z głośników, no i ten dźwięk sobie sami zaburzymy, ale jeżeli będziemy trzymali telefon w ten sposób, to nasze dłonie stworzą jeszcze taką dodatkową, nazwijmy to tubę kierunkową dla tych głośników i rzeczywiście to brzmienie może naprawdę zachwycić. Producent nie chwali się tutaj żadnym Atmosem, nie ma też jakiegoś strasznie rozbudowanego equalizera w tym telefonie, ale głośniki brzmią naprawdę całkiem zacnie. Jest też mini jack, a jeżeli pytacie się, jak ten telefon sprawdza się w roli narzędzia komunikacji, po prostu bardzo dobrze. Jakość dźwięku w słuchawce jest przednia. Rozmówcy również stwierdzili, że słychać mnie bardzo dobrze. Nie zauważyłem żadnych problemów z utrzymywaniem, z wyszukiwaniem zasięgu, ani ze współpracą z akcesoriami Bluetooth, ani z routerami Wi-Fi. A tak przy okazji warto tu zauważyć, że telefon może pracować z routerami Wi-Fi 7, także myślę, że gracze lubią to. Jest oczywiście 5G, jest NFC. Stopa nastąpiła tradycyjnie, zresztą dla Nubii, w interfejsie. Jak możecie się spodziewać, znów schrzanili koncertowo tłumaczenie. Mnie już witki opadły, to już jest 8. generacja Red Magica i ciągle tłumaczenie na język polski jest beznadziejne. Wciąż te same błędy, połowa menu po angielsku, a do tego jak już nawet coś przetłumaczono na polski, to nie zawsze prawidłowo, bo tradycyjnie już w menu aparatu fotograficznego mamy poklatane w czasie zamiast zapisu poklatkowego. No zabawne, nie? Ja chyba w końcu napiszę do nich, że może w czynie społecznym im poprawię ten interfejs, bo przecież no ileż można. No dobra, ileż można, ale jeżeli chodzi o całą resztę interfejsu, to skubańcy poprawili. Nie ma żadnych nadmiarowych aplikacji, żadnych wygłupów typowych dla chińskich smartfonów. Rzeczywiście tutaj widać, że posłuchali, czego oczekujemy w Europie i skroili ten interfejs pod nasz gust. Co prawda oczywiście musieli trochę dołożyć od siebie, ale nie są to apki ani inwazyjne, ani nieusuwalne. O, jak czegoś nie potrzebujemy, to out, a
ale w zasadzie większość z tych rzeczy, które Nubia dokłada, może się faktycznie przydać, a nie dokładają na pewno żadnych reklamówek, żadnych tam spamowych aplikacji chińskich i tak dalej, także w tej dystrybucji europejskiej można powiedzieć, że telefon ma tą nakładkę całkiem schludną i całkiem przyzwoicie zrobioną, oczywiście pomijając, zaznaczam, tłumaczenie na polski. W interfejsie niczego nie brakuje, mamy typowy zestaw gestów, mamy dzielenie ekranu, pracę w okienkach, mamy tryb obsługi jedną dłonią, mamy dodatkowy boczny przybornik z podstawowymi akcesoriami. Z ciekawostek dołożono też na przykład możliwość pomiaru pulsu za pomocą czytnika linii papilarnych. Dołożono też oczywiście osobne podmenu do zarządzania na przykład układem chłodzenia. I oczywiście dołożono osobne menu dla graczy. Ono tym razem w ogóle zostało pominięte przy tłumaczeniu, ale może to i lepiej, bo jakby mieli to tłumaczyć na polski, to pewnie by się połamali. To menu daje możliwość zarządzania wszystkimi dodatkowymi funkcjami, czyli tam blokowaniem powiadomień, wydajnością, dośpiewywaniem klatek i tak dalej. Jest też oczywiście pomoc przy celowaniu w grach, czyli taki mały cheater. Tych bajerków dla graczy sporo dodano, aczkolwiek wiadomo, że nie trzeba z nich wszystkich korzystać. No dobra, więc teraz pora opowiedzieć, jak się na tym w końcu gra, jaka jest wydajność tego smartfona, bo przecież o wydajność tutaj wszystko się rozbija. Cóż fajnego mogę powiedzieć o wydajności Red Magica? No cóż, po prostu jest fajna. Tu nie mogło być inaczej, bo mamy Snapdragona 8 drugiej generacji, do tego szybkie pamięci, porządnej ilości. Do tego, tak jak już Wam powiedziałem, bardzo rozbudowany układ chłodzenia i to wszystko owocuje naprawdę mega, mega wysoką wydajnością. Jest to jeden z najwydajniejszych smartfonów na rynku i basta. Co ważne i szczególnie ważne dla graczy, ta wydajność nie spada wraz ze wzrostem temperatury urządzenia. Bo nie ma co się oszukiwać. Tak mocny telefon trochę się grzeje. Nie jakoś strasznie i tu też widzę postęp względem wcześniejszych generacji. W najgorszym wypadku, już naprawdę przy ostrym katowaniu tego smartfona, temperatura nieznacznie przekroczyła 50 stopni, ale to też tylko tu w pewnym rejonie i tak naprawdę nie było to jakoś strasznie dokuczliwe, dało się wytrzymać. Było czuć, że ta temperatura wzrosła, ale zaraz potem zapuściłem stres test i co się okazało? Okazało się, że throttling jest prawie że niezauważalny. Jest nieznaczny, tam odrobinę trochę spada ta wydajność po którymś tam kolejnym cyklu, ale ten spadek jest naprawdę bardzo, bardzo mały i zdecydowanie mniejszy niż widziałem w smartfonach Red Magic poprzedniej generacji. Zatem jest tu naprawdę bardzo fajny progres i widać, że Nubia odrobiła lekcję. To jest totalnie odświeżony model. To nie jest lifting poprzednika, to nie jest lifting tam modelu sprzed dwóch generacji, tylko to jest totalnie nowa konstrukcja z totalnie nowym chipsetem, totalnie nową konstrukcją wewnętrzną. Wszystko tu jest nowe i lepsze. Co najważniejsze, lepsze. Z rzeczy jeszcze takich istotnych poprawiono również wiatracze. Co prawda on już się nie da rady szybciej kręcić niż 20 tysięcy obrotów, które już widzieliśmy w Red Magicach, ale tym razem nie przeszkadza w graniu, bo jest dużo, dużo cichszy. Skłamałbym, mówiąc, że go w ogóle nie słychać, ale słychać go tylko wtedy, kiedy faktycznie wokół nas panuje cisza, kiedy głośniki zaczynają wydawać jakieś dźwięki, jakieś coś tam się wokół nas dzieje, no to już ten szum wiatraczka w zasadzie przestajemy zauważać. No i szybciej po podświetleniu zauważymy, że wiatraczek pracuje niż po jego odgłosie. Także znowu mamy rzecz naprawdę na plus. Na plus zaliczę również akumulator. Bateria jest tu powiększona do 6000 mAh i zwracam uwagę, że jest to model Pro. W Chinach oczywiście występuje jeszcze model Pro Plus z baterią o innej pojemności i innej mocy ładowania. No ale wróćmy do tego, co mamy w Europie. W Europie dostajemy baterię o pojemności 6000 mAh, ale w miarę szybkim, ale jednak nie najszybszym ładowaniem o mocy 65 W. Nie ma ładowania indukcyjnego, ale na pocieszenie ładowarka jest w zestawie, oczywiście łącznie z przewodem. I ta ładowarka napełni ten telefon w nieco ponad pół godziny. No jeżeli nie rozładowujecie baterii całkowicie do zera, no to możecie przyjąć, że pół godziny bateria jest pełna. A ile ta bateria wytrzymuje? No to zależy, moi drodzy, jak używacie tego telefonu. Dobrych kilka godzin grania na bank i to na dużym luzie, naprawdę wymagające gry i telefon spokojnie da radę. W normalnej eksploatacji, czyli kiedy używamy tej Nubii jako smartfonu,
Siedzimy w necie, dzwonimy, robimy zdjęcia. 2 dni bez żadnego problemu, bez zająknięcia nawet. Czyli tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak długo będziecie na tym smartfonie grać. Jak już Nubia zmieniała wszystko, to zmienili też trochę aparat fotograficzny. Dotąd widzieliśmy przez kilka generacji typowy zestaw 64 plus 8 plus 2. Teraz wymienili. Co prawda szerokokątna 8 została i marniutki 2-megowy aparat do makro został, ale w roli głównej matrycy fotograficznej mamy już 50-megapikselówkę od Samsunga Gen 5. To jest matryca o rozmiarze 1 na 1,57 cala z pojedynczym pikselem o rozmiarze 1 mikrometra. Jeżeli chodzi o przysłonę 1,88, czyli całkiem przyzwoicie, no i efekty widać. Widać efekty, bo w dziedzinie fotografii zrobiła Nubia krok naprzód. Jest lepiej niż w modelu poprzedniej generacji. Jeżeli chodzi o zdjęcia dzienne, to w zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Ostrość bardzo dobra, odwzorowanie barw również bardzo dobre. Mogłaby być troszeczkę szersza rozpiętość tonalna, ale tu też w zasadzie no nie ma na co narzekać. Jest po prostu, moi drodzy, dobrze. Rezultaty fotografowania w nocy również są całkiem przyzwoite. No naprawdę, nie będę narzekał, ale zdecydowanie warto włączać tryb nocny, szczególnie fotografii miejskiej. Zdjęcia robione w automacie, powiedzmy, że będą poprawne i to tyle. To nie jest oczywiście poziom flagowy. To jest poziom takiego, powiedzmy, przeciętnego średniaka. Nie jest źle, do rewelacji też jednak trochę brakuje, ale no jest na pewno lepiej niż było w modelach poprzedniej generacji i co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Naprawdę dosyć mocno podciągnęli fotografię, przynajmniej w zakresie głównego aparatu fotograficznego. Robi on też bardzo fajne portrety, radzi sobie nawet z portretami, nazwijmy to, nie ludzi. Bardzo dobrze na przykład kotki włochate wychodzą, bardzo dobrze wychodzą przedmioty nieożywione. Też absolutnie na nic nie będę narzekał. Natomiast niestety niezmiennie aparat szerokokątny to już jest taki słabawy. W nocy to w ogóle sobie go odpuśćcie, bo jest tragedia. A w dzień, no cóż, można jak warunki tego po prostu absolutnie wymagają, czyli tak długo jak dacie radę, trzymajcie się głównego aparatu fotograficznego, a szerokokątny tylko awaryjnie. I to samo się tyczy aparatu makro. On również jest mocno przeciętny, a do tego zrobienie zdjęcia za jego pomocą i za pomocą interfejsu, który Nubia nam tam serwuje, no wymaga trochę cierpliwości, bowiem Nubia daje tam taką lupkę, która zamiast ułatwić ustawienie ostrości, to je utrudnia. Jeżeli chodzi o filmowanie, no to naturalnie możemy nagrywać w rozdzielczości do 8K. Pytanie po co? Moim zdaniem 4K wystarczy, a film 8K to mają głównie większy rozmiar pliku i tyle. No ale trzymając się tego 4K, no zyskujemy naprawdę przyzwoitą jakość obrazu i równie przyzwoity dźwięk. Obraz jest ostry, obraz jest płynny, fokus działa całkiem przyzwoicie, i bardzo przyzwoicie działa też elektroniczna stabilizacja obrazu. Ujęcia przy gorszym oświetleniu, no wiadomo, będą słabsze. No i oczywiście nie mamy możliwości przełączania się na obiektyw szerokokątny podczas nagrywania wideo, ale to akurat żadna strata, bo tak jak mówiłem, ten aparat szerokokątny bardzo mocno ustępuje możliwościami głównemu. No i pora przejść na front do podekranowego aparatu do selfie, który przyznam szczerze, że odrobinę mnie zaskoczył. Aparaty poprzedniej generacji robiły, powiedzmy to wprost, raczej słabe zdjęcia. Ten robi zauważalnie lepsze. Jeżeli tak nam się coś na głowie odbija czy coś, no to już wtedy zauważymy, że coś jest nie tak z tym zdjęciem, coś tu się zadziało. Natomiast jeżeli po prostu sfotografujemy się w jakimś w miarę jednolitym tle, bez dużej ilości jasnych punktów za nami, to wyjdzie całkiem nieźle, możemy się doświetlić wyświetlaczem. No powiem wam szczerze, że aż tyle po tym aparacie podekranowym się nie spodziewałem. Spodziewałem się dramatu, a doszło nawet. Oczywiście w dziedzinie filmowania aparat przedni ustępuje tylnemu, no ale tutaj nie mogło być inaczej. Normalna rzecz. Jeżeli chodzi o interfejs fotograficzny, no to cóż, w porównaniu z dawnymi modelami, gdzie trzeba na przykład było poszukiwać przełącznika do obiektywu szerokokątnego czy makro, Nubia się tutaj trochę podciągnęła, no ale nadal oczywiście tłumaczenie jest żenujące. Natomiast sam interfejs fotograficzny można powiedzieć, że jest ok. No, szkoda jedynie, że nie mogę sobie trybu fotografowania poukładać według własnej kolejności, tylko muszę bazować na tym, co proponuje producent. Pora przejść do podsumowania moich wrażeń z użytkowania tej Nubii. Chyba już domyślacie się, że są raczej pozytywne, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. Jednego jestem pewien.
ten model to jest naprawdę już prawdziwy postęp w tym, co oferuje Red Magic i jest to naprawdę spory skok do przodu. Co prawda jeszcze tak nie do końca udany, jeszcze tego marku nie było, ale już jest lepiej. W Europie możemy, tak jak wspomniałem, ten telefon nabyć w dwóch wersjach. Z matowymi pleckami i pamięciami 12 plus 256 i on w przeliczeniu kosztuje około 3100 zł. Natomiast ta wersja, którą trzymam w łapie, z przezroczystymi pleckami i pamięciami 16 plus 512 giga, to już wydatek około 3800 zł. Czyli jak na smartfon ze Snapdragonem 8 drugiej generacji, dużą ilością pamięci, bardzo fajnym wyświetlaczem i mnóstwem bajerów, wydaje mi się, że niedrogo. Gdyby nie to fatalne spolszczenie interfejsu, to ten smartfon mógłby całkiem fajnie konkurować na naszym rynku. To niechlujne spolszczenie no właśnie sprawia takie wrażenie takiej trochę niechlujności, takiego dziwnego trochę podejścia producenta do nas, do Polaków. Natomiast sam smartfon, no powiem szczerze, że po pierwsze robi wrażenie, po drugie jest całkiem udaną konstrukcją. To jeszcze raz podsumujmy. Fajny design, kontrowersyjny, ale myślę, że graczom powinien się spodobać, szczególnie, że są dwie odmiany do wyboru, taka lightowa i taka bardziej hardkorowa. Świetny wyświetlacz z bardzo piękną ramką i efektownym aparatem schowanym pod wyświetlaczem. Bardzo dobrze działający czytnik linii papilarnych, duża bateria, 6000 mAh. Nie najszybsze, ale w miarę szybkie ładowanie, w pół godziny. Całkiem przyzwoity główny aparat fotograficzny, pomocnicze dużo słabsze, no, ale powiedzmy, że jeszcze ten szerokokątny można zaliczyć w miarę jako plus. Dobre głośniki, dobra też wibracja, bo o tym zapomniałem wspomnieć, a to dla graczy też dosyć istotna sprawa. Mega wysoka wydajność, no i przede wszystkim brak takich ewidentnych mankamentów, jakie pamiętamy z modeli poprzedniej generacji. Tu w zasadzie jedynym mankamentem pozostaje tłumaczenie interfejsu, bo sam interfejs jest prawie, że już dobrze dopasowany pod europejskie gusta. Powiem wam szczerze, że jakbyście mnie pytali o fajny i nie za drogi gamingowy smartfon, ja wam powiem, że ten jest naprawdę okej. Oczywiście pod warunkiem, że nie pękniecie ze śmiechu po odpaleniu aparatu fotograficznego i zobaczeniu opcji poklatane w czasie. I tym jakże niezmiennie zabawnym akcentem związanym ze smartfonami Red Magic dziękuję wam bardzo za oglądanie. Żegnam się i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!